Cześć, zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Skyrim Wampirzycą. Jesteśmy w okolicach ruin Alftand. Wyruszyliśmy tutaj, skierował nas tutaj Septimus Cygnus. Wskazał nam, że tutaj powinniśmy szukać ostatniego prastarego zwoju. Otrzymaliśmy od niego, odkryto właśnie Alftand, czyli tutaj są te ruiny. Widzimy jakieś zniszczone domy. Ciekawe dlaczego. No i tak, otrzymaliśmy od niego kulę harmonii oraz pusty leksykon. Bardzo fajnie zaskoczyła mnie w ostatnim odcinku Serana. Cały odcinek zastanawiałem się, gdzie ona się podziewa. I nagle w najbardziej potrzebnym momencie pomogła mi w walce dość ciężkiej, także Serana miała niezłe wejście smoka. Bardzo mi pomogła właśnie w walce. My przejdźmy już tutaj dalej. Co my tu mamy? O kurczę, jakieś ciała zamarznięte chyba. Tu jakieś domki są. Co tutaj? Mamy kufer. Dunmerowie, ich przodkowie. Nie bierzemy tego, bo nie będziemy ekwipunku zagracać. Tutaj zobaczmy, co jest w kufrze. Chyba tylko złoto bierzemy. Chociaż ten ametyst jest lekki i dość cenny. Więc to poza tym nie ma, czyli... Ja tak podejrzewam, że tutaj te domki to było coś w rodzaju obozu tutaj archeologów chyba, bo mamy tutaj ruiny. Kurczę, jaki ten Skyrim jest piękny. Tam jakaś wieża chyba jest. Nie, to jest chyba ta rzeźba, taki posąg duży. Nie wiem, czy jest sens tutaj szukać. Fajne takie mostki linowe. Tu niestety nie możemy wejść. Serana, nie wiesz, w którym kierunku mamy iść? Chyba znowu musimy rzucić czar. Dobra. Na szczęście mamy ten czar. Ten czar nam zawsze prawdę mówi. Chociaż, kurde, nie może się zdecydować, w którą stronę. Chyba gdzieś na dół, tak? Trzeba zejść. O kurde, dobra. Nie będziemy ryzykować, bo w jednym odcinku już pokazałem umiejętności spadania. Zgłupiał ten czar chyba. No co jest? No, spróbujmy zejść na dół. Tak mi się wydaje, że to chyba tutaj będzie. Kurde, to co z tym czarem? Zaraz, coś mamy nie tak zaznaczone chyba. Co ja tu mam jeszcze zaznaczone? Czemu on nie w tą stronę mi wskazuje? No dobra, nieważne. Coś się popierniczyło znowu. Tutaj mamy lodowe ruiny Alftandu. No i jak to ruiny krasnoludzkie, pewnie będzie sporo pułapek. Nie wiem, czy skradamy się. Może się skradajmy lepiej. Aha, możemy awans wziąć. No i jak my ten rozwój mamy? Zdrowie, kondycja, magia. Ostatnio trochę walczymy wręcz. Może jednak kondycję. Niech to pójdzie. I tradycyjnie naszym takim... Naszą najważniejszą umiejętnością bojową jest łucznictwo, czyli weźmy sobie może tutaj coś, sokoli wzrok, pewna ręka. Nie wiem co to znaczy, ale wygląda dobrze. Dobra. Czyżby pierwsza popka? Nie. Nic nie ma. I teraz tak, w
prawo czy w lewo? W lewo chyba. Łapeczka chyba. Dziwne to jest wszystko. Co, nie możemy... Co, nie działa czar? Kurde, no dajcie spokój. Coś mi się znowu zbugowało chyba. No zaraz, kurde. Już na pierwszym zakręcie się zgubiłem. Chyba, że nie... Ja faktycznie wlazłem nie tu, co trzeba. Czar nie działa. No zaraz, może... Czar mi się spierniczył. Nie widać bezpośredniej drogi. No jestem po prostu zszokowany. Wyjdźmy jeszcze na zewnątrz, ale coś mi się tu kurde nie zgadza. Gdzież to nas kurde kieruje? Teraz to już mam problemy z maną. Oj kurde, dobra. Chodźmy kurczę za tym naszym markerem. Tak jak to w tym Skyrimie jest, kurczę. Często nawala wszystko. Tutaj chyba idziemy za tym markerem. Złoto. No to jednak nie jest pułapka. Dobra, schodzimy gdzieś na dół. Flakonik. Gdzie to jest? Wiem, że chciałeś mieć wszystko dla siebie, Izarze. Zawsze próbujesz zostawić wszystko dla siebie. Nie, musi być więcej skumy. Zamknij się, zamknij. Nie, mam Izarze. To ty zrobiłeś. Zawsze próbujesz mnie okraść. Coś się tu wyprawia. Kto to tutaj jest? Jakaś rozumna istota. Zapewne. No i wchodzimy już w ruiny krasnoludzkie. To chyba strażnicy, krasnoludzki pająk. Kurde, na razie straszna cisza. Nikogo tu nie ma? Serena, gdzie ty jesteś? Dobra. Żebyś mnie nie zostawiła samego.
Notatki badawcze. Jaka szkoda, że Umana nie zostawiła choćby jednej z tych mechanicznych krasnoludzkich istot w całości, bym mógł ją zbadać. Zgoda, w nocy niemal zabiły kadzickich braci, ale to nie znaczy, że nie znaleźlibyśmy sposobu na to, żeby jedną z nich unieruchomić. Przed rurami, z których wyszły, poustawaliśmy masę granatów. Gratów, by mieć pewność, że nie wrócą. Są wprost niesamowite, zupełnie tak jak Kalcelmo opisał w dziele Krasnoludy tom drugi. Z wyglądu rzeczywiście przypominają pajęczaki, a ja myślałem, że to tylko wynik ubarwienia historii przez źródła, z których czerpał autor. Wykorzystanie w projekcie urządzenia klejnoty dusz zasługuje na szczególne uznanie. Może też tłumaczyć koncentrację wyładowań, o których wspominał Kalcelmo. Co ciekawe, nie wydają się one być głównym źródłem zasilania urządzenia. Być może chodzi tu raczej o jakiś rezonans energii zawartej w klejnocie duszy, który z kolei dostarcza ciepła do małego kotła. Za wcześnie, by stwierdzić to z pewnością. Powstaje jednak pytanie, skąd wzięli płyn do kotła. Dziwne. Wydawało mi się, że zauważyłem coś poruszającego się za zabarykadowanymi drzwiami. Z wyglądu przypominało humanoida. Ciekawe, czy mógł to być kolejny nieodkryty automaton. Przyniosę posłanie bliżej drzwi, może uda mi się znowu to coś zauważyć. To wszystko jest takie intrygujące. No to zobaczcie, mamy jakieś zapiski odnośnie badań tych ruin. Autor tutaj tego pisma zachwyca się konstruktami krasnoludzkimi. Podobno widział prawdopodobnie za tą bramą. Kolejny automaton, tak to jest nazwane. Jeżeli to było większe... O, szlak. Dobra, Serana, to nie wiem, czy to jest bardzo ciężki przeciwnik, ale musimy go załatwić. A ty tu skąd? Postanowione. A ja jeszcze jedną rzecz zapomniałem. Mam tak, założony amulet wymowy. A załóżmy sobie... No tak, w sumie. Niech będzie tak. Taki bardziej bojowy. No, ma ametyst. No i chyba nic więcej nie będziemy zbierać. Odwiedzimy jakiegoś jubilera i mu to wszystko sprzedamy. Dobra. Skradajmy się. Szlak. Dobra, nie będziemy ze wszystkimi pająkami walczyć. Przeszliśmy obok. Zagłębiamy się coraz to dalej. Coś tu mi syczy. Tutaj mamy jakąś szkatułę. Amulet Dibelli. A to akurat sobie weźmy. Dobra, to ruszajmy dalej. No widzimy jakieś mechanizmy. Cholera. A ty tu skąd? No właśnie, a ty tu skąd? Chyba Serana go już odprowadziła za światy. Masz nauczkę. No, napełnione kamienie dusz, na pewno nam się przydadzą. Czyli tak będzie wyglądać ta droga chyba. Co? Kto to, bracie? Kolejny gładkoskóry szuka jedzenia? Ale jego z nami nie było. Nie, nie. To na pewno ty masz moją skumę. Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? Skąd? Jadar. Niech cię
ja, ale... Mam cele. Ty kim jesteś? Aha, Sarana. Co ty znowu wyprawiasz? Ekstera pomniejszego uzdrowienia. To może nam się przydać. Ruszajmy dalej. Czyli Sarana sobie ożywiła jakiegoś zabitego Khajiita. Co tu się wyprawia? Kurde. O, tutaj coś jest. Kociak ten całkiem stracił głowę. Zgłosiłem Jadara i siebie do tej ekspedycji po to, żeby odciągnąć go od skumy. Wziąłem ze sobą niewielki zapas, by stopniowo ograniczać mu dawkę, lecz przez zamieć tkwimy w lodowcu już od tygodni. Reszta nie zorientowała się jeszcze, że ktoś okryty naturalnym futrem nie powinien aż tak trząść się na mrozie, ale mój skromny zapas skumy skończył się i stan Jadara mocno się pogorszył. Zaczęły go nękać halucynacje i twierdzi, że widział stworzenia wychodzące z lodu oraz z ruin. Inni zaczynają podejrzewać, że to on może stać za zniknięciem Walije, ale ja wiem, że nigdy by czegoś takiego nie zrobił. No to widzicie tu, ta ekspedycja niezbyt pomyślnie butelka po skumie. Ta ekspedycja niezbyt tutaj dobrze przeszkodziła ten stan. Co chyba jednak wezmę kuszę. Coś mi się zdaje, że zaraz tu się zaczną konkretne problemy. Kurde. Sarana, musiałaś go ożywić. Niezbyt to fajnie wygląda. Palmy tutaj, co jest do spalenia. Proszę. A ty tu skąd? Proszę. O kurde, kurde jest. Co, nie działa na nich w ogóle? No dobra, to nie działają na nich wybuchy. Bierzemy sobie Glamdringa i... Dobra, spokojnie, no spokojnie. Glamdring i nasza tarcza. No, udasz. Kurde. Kurde, Sarana potrzebuje pomocy. No nieźle, kurczę. No to są już konkretni przeciwnicy i w ogóle na nich nie działało. Cholera. W ogóle nie działały na niego moje strzały. Jeszcze z łuku spróbuję strzelać. No nieźle. Dobra, przywróciliśmy zdrowie, czyli kurde z takich sobie otworów wyskoczyli. Znowu.
Tam jest chyba pułapka jakaś. Nie będziemy się tam nabierać na coś takiego. Kurde, to nieźle rozległy jest ten kompleks. Ciekawy, ile nam zajmie tutaj szpacerowanie. Tam jest kolejny pajączek. No, przyznam szczerze, że ta falka to nam nie idzie najlepiej, kurczę. To jest chyba... Musimy to, kurczę, otworzyć, żeby się brama otworzyła. Regenerujemy się w ogóle? Zdrowie. No kurczę, z takim zamkiem, żeby się bawić. Nowicjusz. Co my tu mamy? Dosyć cenny naszyjnik. Dobra. Może jakieś zaklęcie rzucimy na nie. Dobra, ciach, ciach. Co tu mamy? Wytrychy? Kurde, słabo. Nie opłacało się Serana w ogóle tutaj zaglądać. Dobra, to otwieramy. Czego my się tu możemy spodziewać? Oczywiście pająków. No nic, spróbuję zniknąć i to będzie też test, czy Serana jest w stanie przejść niewidoczna. Kurde. No Serana widzisz, musimy takie elementy bezpieczeństwa tutaj likwidować. To są strażnicy tych ruin. Generalnie nie ma lekko, kurczę, żadnych, nie widzę tu żadnych pułapek. Kto tak hałasuje, kurczę. Dobra, załatwiliśmy pająka, który mógłby nas załatwić. Zajść nas po prostu z tyłu. Kurde. Strasznie rozległe są te ruiny. Aha. Fajny mechanizm. Można dostać w plecy. Co tam jest na dole? Dobra, przeskoczymy tutaj. Serana, co ty robisz? Dosyć cwany sposób udało nam się przejść. Serana, dajesz sobie radę? Dobra. Na szczęście to nie są jacyś strasznie mocni przeciwnicy. Duszą na ramieniu idę. Dobra, udało nam się przejść. Strona. Kolejna lokacja. I to się nazywa chyba... Ani... Ani... Monu...
jakaś, kurczę, chyba pracownia alchemiczna. Tak bym to nazwał. Generalnie jakaś pracownia. Nie wiem, czy alchemiczna, ale prawdopodobnie pracy nad tymi obiektami krasnoludzkimi. Kurde. No, dużo nie, chyba nie udało nam się przejść w tym odcinku. Jesteśmy chyba gdzieś w połowie drogi do naszego głównego celu, czyli do dotarcia do prastarego zwoju. Cały czas jesteśmy w ruinach Alftandu. Musimy się dostać do Czarnej Przystani, ale to już wszystko zrobimy w następnym odcinku. Trochę się pogubiliśmy na początku. Ciekawe, może jeszcze tak z ciekawości zobaczmy, czy ten czar nam się naprawił. Jasnowidzenia. Nie wiem, czemu nie wskazuje. Coś tu każe nam się cofać, także nie będziemy mogli polegać na tym czarze. Coś się spierniczyło. My musimy cały czas brnąć do przodu. W głębie tutaj tych ruin Alftandu. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i już zapraszam do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!